Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Do umownego końca stulecia i tysiąclecia pozostały niespełna 3 tygodnie. Za tydzień program poprowadzi Piotr Kosiński. Za 2 tygodnie mamy święta. A za 3 tygodnie będzie już rok 2000. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dziś spotykamy się po raz ostatni w latach 90. XX stulecia? I w ogóle może to być nasze ostatnie spotkanie. Nie wiadomo, co się wydarzy. Wprawdzie Schwarzenegger ofiarnie uratował świat przed zakusami szatana, ale przed nami na przykład ogólny krach komputerowy, na który, szczerze mówiąc, czekam z utęsknieniem w nadziei, że szlak trafi te parszywe urządzenia raz na zawsze. Ale co za tym idzie, dziś może być noc nasza ostatnia. Pamiętają Państwo scenę z Casablanki, kiedy w Paryżu Ingrid Bergman mówi do Bogarta: pocałuj mnie, Ryk, pocałuj tak, jakby to był ostatni raz. Ręka potrąca kieliszek, wino rozlewa się po stole. Spróbujmy przeżyć tę scenę przez najbliższe 4 godziny w programie trzecim. Dobry wieczór. Witam Państwa, Tomasz Beksiński. To prawda, że lata 90. i w ogóle to tysiąclecie, to stulecie kończy się już wkrótce i my naprawdę dzisiaj po raz ostatni w tym właśnie stuleciu i tysiącleciu się spotykamy w programie trzecim. To prawda, jednak zanim drastycznie zmieni się data, wystąpił u nas w przyszłym tygodniu Peter Hamill. I chciałbym, żeby dzisiejsze nasze spotkanie w Trójce przebiegało w dużym stopniu pod znakiem jego muzyki, dlatego że artysta ten jest artystą wyjątkowym, a ja przynajmniej należę do jego wielkich, zagorzałych wielbicieli, fanów, absolutnie oddanych. I strasznie się cieszę, że właśnie w takim okresie swoją obecnością Peter Hamill może te ostatnie dni tego stulecia i tysiąclecia w Polsce właśnie nam uświetnić. A wystąpi znowu solo, z gitarą i z fortepianem. W Bydgoszczy już w przyszłą środę, 15 grudnia i w Krakowie 16 grudnia w czwartek. W Bydgoszczy w Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1, w Krakowie w Kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej. Podam Państwu numery telefonów, gdzie można zadzwonić i zarezerwować bilety albo zdobyć wszelkie inne istotne informacje. W Bydgoszczy mogą Państwo dzwonić na numer 0601 354 041, a w Krakowie na numer 413 25 15. Kierunek do Krakowa 012 oczywiście. Powtarzam, Bydgoszcz 0601 354 041, Kraków 413 25 15. Kierunek do Krakowa 012. Peter Hamill w Polsce już za 4 dni. Peter Hamill, prawdziwy mistrz nastroju, używający głosu jak instrumentu. Mówił zresztą wielokrotnie, że pragnął ze swoim głosem robić to samo, co Jimi Hendrix robił z gitarą. I udowodnił 4 lata temu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na jedynym jak dotąd pierwszym koncercie w Polsce, że potrafi sam jeden na scenie, przy fortepianie albo z gitarą w ręku, absolutnie zaczarować publiczność do tego stopnia, że wszyscy zebrani na sali bali się poruszyć, żeby tego nastroju, tego klimatu, który się wytworzył, w żaden sposób nie zakłócić. Myślę, że i tym razem w Bydgoszczy, może nie w tak pięknym miejscu jak Filharmonia Pomorska, ale w Kinoteatrze i w Krakowie, w podobno bardzo dobrej sali, w Kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej, mówię podobno, bo ja tam jeszcze nigdy nie byłem, ale będę miał wreszcie okazję być tam po raz pierwszy. Mam nadzieję, że w tych miejscach Peter Hamill ten sam klimat wywoła, a my będziemy również siedzieć jak zaczarowani. Peter Hamill i utwór Bubbles z albumu Everyone You Hold.
Dzisiaj będzie troszkę inaczej niż zwykle, chociaż jeden punkt programu na pewno odbędzie się. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze jestem Państwu winien w tym roku, w tym stuleciu, w tym tysiącleciu jeszcze jedną ostatnią płytę grupy Devil Doll, Dies Irae. I ona w następnej godzinie, zgodnie z tradycją, się pojawi. Dzisiaj nie będzie nieznanego kanonu rocka, bo jest to nasza ostatnia audycja w tym milenium i pomyślałem, że coś musi być inaczej. Początkowo zastanawiałem się nad tym, jak tę audycję przygotować i pomyślałem, że posłucham z Państwem utworów, których chciałbym posłuchać, gdyby to miał być ostatni raz. No ale kiedy zacząłem płyty wyjmować z półki, okazało się, że byłaby to powtórka z audycji z 29 marca ubiegłego roku, kiedy to na dłuższy czas się pożegnaliśmy i stwierdziłem, że takiej powtórki robić nie chcę. Tak więc wybrałem przede wszystkim rzeczy świeże. Rzeczy z ostatnich miesięcy, ostatnich może paru lat, takie najbliższe mojemu sercu utwory z końca milenium. Tak jak chociażby najnowsza płyta grupy Camel, Rahas, która jest płytą prześliczną i od pewnego czasu na okrągło słucham dwóch utworów, trzeciego i czwartego. The Final Encore, czyli Ostatni Bis i utworu tytułowego Rahas, pieśń w rytmie wielbłąda. Camel. Camel z płyty Rahas. The Final Encore i przed chwilą utwór tytułowy. Utwory, których w ciągu ostatnich kilku tygodni słucham praktycznie codziennie, nawet po kilka razy. Dawno już nie byliśmy w kinie z Edim, tak więc czas na ostatni seans filmowy przed końcem milenium. Dzisiejszy film nazywa się Czas Apokalipsy. Wietnamska dżungla i ten wielki wybuch ognia. Czas Apokalipsy, grupa Iron Maiden i utwór The Edge of Darkness. Ale dziś, proszę Państwa, double feature, czyli dwa filmy, bo jeden to za mało. Jeśli sylwestrowy krach komputerowy jakoś przeżyjemy, obejrzymy w kinach nowego Bonda i tam przekonamy się, że błąd roku 2000 może przybrać naprawdę dziwny kształt. The World is Not Enough, czyli Świat to za mało, zespół Garbage, piosenka z najnowszego filmu z Jamesem Bondem. Jest minuta po godzinie pierwszej. Kloster Keller i ostatnia noc, ostatnia nasza noc w programie trzecim w tym stuleciu i w tym tysiącleciu, proszę Państwa. Natomiast już w najbliższą środę, 15 grudnia i w najbliższy czwartek, 16 grudnia, Peter Hamill w Polsce. W środę w Bydgoszczy w Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1, w Krakowie w Kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej. Koncerty rozpoczynają się o godzinie 20. Przypominam Państwu jeszcze raz numery telefonów, gdzie można zdobyć wszelkie informacje i zarezerwować sobie bilety. W Bydgoszczy 0601 354 041, w Krakowie 413 25 15 kierunek do Krakowa 012. Time to burn. Peter Hamill, taki jakiego najbardziej lubię, refleksyjny, romantyczny, smutny, z lekka fatalistyczny. Time to burn. Proszę Państwa, i teraz czeka nas długi, bo prawie 46-minutowy seans muzyki i grozy. Wiedzą już Państwo, że wywodzący się z Jugosławii zespół Devil Doll specjalizuje się w dość specyficznej muzyce, która działa zarówno na zmysły, jak i na wyobraźnię, ale także wywołuje w nas przeróżne dziwne skojarzenia. Skojarzenia często filmowe i trudno się dziwić, ponieważ Mr. Doctor, lider zespołu, najwyraźniej kocha kino, tak samo jak my, i chyba gustuje w horrorach. Bo na okładkach płyt tego zespołu często pojawiają się kadry z różnych filmów, które ja przynajmniej z łatwością rozszyfrowuję natychmiast jako totalnie zakręcony znawca tematu. Wiem, że już tam były i Nosferatu, i Dracula, i Somnambulik z gabinetu doktora Caligari, sceny z filmów Rogera Cormana według Edgara Allana Poe. I podobnie jest na płycie jak na razie ostatniej, wydanej przed kilkoma laty, Dies Irae, czyli innymi słowy Dzień Sądu albo Koniec Świata. Płyty zespołu Devil Doll mają jedną dość intrygującą cechę. Najczęściej składają się z jednego utworu. Tutaj jest podobnie, chociaż poszczególne części prawie 46-minutowej kompozycji zostały tutaj wyjątkowo po raz pierwszy podzielone i można je sobie wybierać na tej płycie kompaktowej, ale wybranie poszczególnych fragmentów pozbawia nas efektu całości, a jest to efekt naprawdę piorunujący. Trudno mi jest opowiedzieć, o czym jest ta płyta, bo tekst zapisany jest maksymalnie nieczytelnie. Ale mogę Państwu powiedzieć, co mniej więcej, jakie obrazy mniej więcej rzucają nam się w oczy, gdy otworzymy książeczkę. Stos czaszek, przeróżne dziwne twarze, zwłoki, anioły, ręce wysuwające się ze ścian jak we wstręcie Romana Polańskiego, kilka kadrów z Maski Czerwonego Moru Rogera Cormana według Edgara Allana Poe i przeróżne zakapturzone postaci. Tak więc przed Państwem przez najbliższe 46 minut
seans muzyki, grozy, adresowany do wyobraźni i nie tylko, a szczególnie dedykowany wszystkim sympatykom horrorów. Devil Doll, Dies Irae. Grupa Devil Doll i to była płyta Dies Irae, czyli Dzień Sądu albo Koniec Świata. Jeśli tak bliżej przyjrzeć się okładce tej płyty, można tam znaleźć malutkie zdjęcie jednej postaci z którejś tam filmowej wersji Upiora w operze. Stąd chyba te operowe wstępy i operowe zakończenie, które przed chwilą słyszeliśmy. Proszę Państwa, to jest jak na razie ostatnia płyta tego zespołu, jak już mówiłem, wywodzącego się z Jugosławii. Miejmy nadzieję, że w następnym stuleciu na pewno coś usłyszymy jeszcze od Mister Doktora. A tymczasem jest już prawie... Już chwili, jest. Tak, w tej chwili już punktualnie godzina druga, więc czas na serwis. To był łącznik z przeszłością Rory Gallagher i For the Last Time. Pamiętam, usłyszałem ten utwór po raz pierwszy w 1972 roku, oczywiście w Trójce. Nasza ostatnia trójkowa noc w tym stuleciu i tysiącleciu. Jeszcze dwie godziny muzyki przed nami. Muzyki, która ostatnio jest wyjątkowo bliska mojemu sercu, której chcę teraz właśnie posłuchać razem z Państwem. Jak już mówiłem, nie będzie dzisiaj nieznanego kanonu rocka i myślę, że Państwo wiedzą dlaczego. To będą utwory dla mnie bardzo ważne. Utwory, których, jak już mówiłem, często ostatnio słucham, utwory, pod którymi nawet mógłbym się podpisać, tak jak pod większością tekstów Ani Ortodox. Kiedy wydobyłem z pudełka tę płytę w studiu, rozszedł się zapach róż. Pamiętasz mnie? Pamiętasz cokolwiek? Nie udawaj, że nie było wesoło. Zakataloguj to pod hasłem rozrywki przeszłości. Rozglądam się po pokoju, wspominam bliskich memu sercu i chyba pamiętam wszystko, lecz przede wszystkim ciebie, bo zawsze chodziło tylko o ciebie. Nigdy nie interesowali mnie inni ani to, co myślą. To mnie mogła przypaść twoja miłość, a tobie cały świat, gdybyśmy tylko potrafili to sobie dać. Marianne Faithfull, płyta Vagabond Ways, utwór File It and the Fun from the Past. Po głębokim namyśle stwierdziłem, że ten właśnie utwór jest mi absolutnie najbliższy ze wszystkich, jakie w tym roku usłyszałem. Po prostu jest to kwintesencja wszystkiego. Ten utwór wszystko sumuje i w paru słowach wszystko ujmuje. Wiem, że na pewno będzie ostatnim, jakiego w tym roku posłucham. A reszta będzie milczeniem, jak powiedział kiedyś duński królewicz. Grupa Abraxas. Pokuszenie z płyty Centurie i finał ostatniego albumu wydanego właśnie w kończącym się 1999 roku, zatytułowanego 99 po prostu. Zespół Abraxas wystąpi w styczniu w klubie Kuźnia w Bydgoszczy. To będzie 17 stycznia, natomiast 29 stycznia tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce o godzinie 13 będzie koncert, który będzie równocześnie transmitowany oczywiście na żywo. Myślę, że będzie to spore wydarzenie w programie trzecim już w roku 2000. Przypominam o Peterze Hamilu, który koncertować będzie w Polsce już w przyszłym tygodniu i tak jak obiecałem, dzisiaj będzie trochę jego muzyki, za chwilę fragment takich akustycznych koncertów z płyty, która ukazała się stosunkowo niedawno i nazywa się Typical. Zawiera jego właśnie solowe utwory. Będą to utwory Stranger Still, Our Oyster, Shell i A Way Out. A ja przypomnę jeszcze wcześniej, że 15 grudnia w środę Peter Hamill w Bydgoszczy w Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1, a 16 grudnia w czwartek w Kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej w Krakowie. Można zadzwonić do Bydgoszczy, numer 0601 354 041 albo do Krakowa 413 25 15, kierunek do Krakowa 012 i zarezerwować bilety albo dowiedzieć się czegokolwiek więcej. Przed Państwem Peter Hamill. A Way Out. Utwór, który opowiada o tym, jak człowiek czuje się całkiem wytrącony, całkiem out. Spada bez spadochronu i żałuje tylko, że nie wyrzekł sakramentalnych słów I love you wtedy, gdy jeszcze mógł. Peter Hamill przy fortepianie i teraz Peter Hamill z gitarą w ręku. The cometh, the course, the tale oraz I will find you. Peter Hamill na żywo. The cometh, the course, the tale i przed chwilą I will find you. Przedsmak tego, co nas czeka już w tę środę w Bydgoszczy, w
Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1 i w czwartek w Krakowie w Kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej. Oba koncerty rozpoczną się o godzinie 20. Proszę Państwa, teraz będzie coś bardzo wzniosłego, coś na co ja już czekam od ponad 3 godzin, bo strasznie kocham ten utwór. Halt mich, mein Leben. Lacrimosa z albumu Elodia i to był taki bardzo porywający fragment Halt mich, mein Leben. Proszę Państwa, skoro ta muzyka dodała mi odwagi, to coś teraz Państwu wyznam. W 1974 roku usłyszałem utwór Robina Trauera Bridge of Sighs, czyli Most Westchnień i wtedy też Brian Ferry na płycie Stranded grupy Roxy Music śpiewał Song for Europe, czyli pieśń dla Europy. Tam też było coś o moście westchnień. I od tych 25 lat marzę o jednym. Może to będzie teraz moment na wyrażenie ostatniego życzenia. Marzę o jednym, żeby znaleźć się kiedyś w Wenecji i wziąć ślub pod mostem westchnień. W tym stuleciu mi się to nie udało. Może w następnym. Robin Trauer, Bridge of Sighs. Robin Trauer i to był utwór Bridge of Sighs oraz In This Place. In This Place, jak gdyby dalszy ciąg tamtej kompozycji, taki bardzo piękny utwór. Trochę mi się wtedy przed laty kojarzył z niektórymi balladami grupy Free. I utwór ten przygotował grunt pod następną kompozycję, która towarzyszy nam od września. Dine La Cayenne i ta nieszczęsna gra, nad którą nikt z nas nie potrafi zapanować. Są czasami utwory, w których uchwycone są pewne uczucia, których nie można absolutnie wyrazić słowami, choćby się mówiło, czy nawet próbowało pisać. Natomiast w tej muzyce jest absolutnie wszystko. Dine La Cayenne, The Game. Aleksander Velianow, jeden z najsmutniejszych głosów muzyki, jak ktoś ostatnio powiedział. I teraz utwór, który wydaje mi się utwór ten sumuje kończące stulecie i kończy się słowami: wiatr bez końca wieje przez tę noc i niesie kurz prosto w oczy i oślepia, a cisza mówi głośniej od słów o obietnicach złamanych. Pink Floyd, Sorrow. Pink Floyd i Sorrow. Ten utwór nawiedza mnie już od 12 lat, bo płyta Momentary Lapse of Reason ukazała się w 1987 roku, to już 12 lat temu. Takie rzeczy po prostu tkwią gdzieś w sercu niczym cierń i niestety, ale sprawdzają się zawsze. Proszę mi wybaczyć tę dekadencję, ale to chyba wszystko związane jest z końcem stulecia. Poza tym to wszystko jest gdzieś w tej muzyce, a ta muzyka wybrała się do audycji dzisiejszej niejako sama. Ja po prostu z zamkniętymi wręcz oczami wyjmowałem płyty z półki i składałem je na taką dużą kubkę. I większość z tych płyt trafiła później do torby i Państwo posłuchali fragmentów. Podobnie było z tym utworem, którym powinienem się właściwie pożegnać, bo nazywa się Kołysanka Lullaby i to będzie oczywiście New Model Army, ale po nim usłyszą Państwo jeszcze jeden utwór. Jeszcze jeden utwór, który jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, bo zawsze coś znaczył, zawsze coś tam zmieniał. Wiem, że los nie lubi, żeby go prowokować albo żeby nim sterować, ale może tym razem. Dobranoc. Thank you.
Bicia serca. Tomasz Beksiński tym stuknięciem, bo to podobno zwykłe stukanie, które powołuje nas do życia albo coś przerywa, pożegnał Państwa. Powróci niedługo.